dużo koloru. 26 września zmarł w wieku 84 lat Paweł Śliwko, znany przez bardzo wielu bolesławian nauczyciel i dyrektor dawnych szkół podstawowych nr 8 z ulicy Słowackiego oraz nr 4 z ulicy Brody. Paweł Śliwko był też korespondentem lokalnych gazet i współpracownikiem periodyku wydawanego swego czasu przez Towarzystwo Miłośników Bolesławca. Był radnym Rady Miasta Bolesławca w drugiej i czwartej kadencji, a w latach 1994-98 członkiem zarządu miasta. Już na emeryturze Paweł Śliwko oddał się swojej malarskiej pasji. W boleseckich placówkach kulturalnych odbyło się w tym czasie kilka wystaw jego prac. Wielu bolesławian ma też w swoich domach jego pejzaże, które darowywał swoim przyjaciołom i znajomym. Był inicjatorem pomnika dzieciom bezbronnym ofiarom wojny, który stoi przy murach obronnych przy ulicy Kubika. 3 lata spędziłem jako niewolnik autentycznie, prawda? Bo w ten czas dzieci i dorośli, którzy znaleźli się w Niemczech, praw obywatelskich nie mieli zupełnie. I właśnie stąd, kiedy po wielu latach była okazja jako radnemu wystąpić na forum Miejskiej Rady, jeżeli chodzi o sprawy związane oczywiście z naszym miastem, z historią miasta, z historią ludzi tego miasta, zaproponowałem po prostu upamiętnienie tego faktu, że były dzieci wojny. Kochał Bolesławiec i upamiętniał jego historię. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju miasta otrzymał tytuł zasłużony dla miasta Bolesławiec. Już niestety odchodzącego w przeszłość.